Kochani, przychodzę do Was z bardzo ważnym komunikatem. Otóż jest 6 grudnia. Jakby ktoś nie wiedział, w tym dniu obchodzone są Mikołajki. W dzisiejszej nocy, tak, przyszedł do mnie Mikołaj. Zjadł ciasteczka, zostawił jedno. Wypił mleko, ale tylko troszkę. I zostawił mi prezencik. A co zostawił? Zaraz, ja już sobie to schowałam do portfela. Mój prezent to 50 zł. I mój Mikołaj w tym roku zabiera mnie do Silezji, do Katowic. Żebym mogła sobie kupić spodnie, których nie kupiłam sobie ostatnio, ponieważ muszę przyznać, że byłam wtedy dość głupiutka. No, niestety nie mogę Wam teraz pokazać, że tak powiem, jak wyglądam, dlatego nagrywam tak z dołu, ponieważ dopiero co wstałam i no nie wypada stać tak przed kamerą, bo jeszcze mam ekran pękł. Dobra, teraz się szykuję i jedziemy z rodzicami do Silezji. Woo-woo-woo! Kochani, stał się cud. Pierwszy raz po 20 paru latach przyszedł do mnie Mikołaj. Naprawdę, chyba 20 parę lat minęło od momentu, kiedy zawitał do mojego pokoju i miało to miejsce właśnie dzisiaj. Montując wczorajszy film, tak coś czułam, że może mnie i mojego męża Mikołaj odwiedzi tej nocy, no ale nie byłam tego pewna. Tak coś przeczuwałam po tych ostatnich słowach Pauliny, ale nie byłam do końca pewna, co Mikołaj kombinuje. No i proszę bardzo, odwiedził mój pokój, chociaż nie zostawiłam dla niego ani ciastka, ani mleka i dał mi i mojemu mężowi prezent. Taką tabliczkę z pięknym napisem oraz pieprzniczkę i solniczkę. One robią fajnego takiego misiaczka, jak to powiedział mój mąż. Bardzo wiele mówi ten prezent, naprawdę bardzo wiele. Jest to pieprzniczka i solniczka, o tak wygląda solniczka. Tak, pieprzniczka, o tu ma taki dziurkę ma tutaj, o. Ale wiecie co, tak właśnie myślałam, że niekoniecznie będę tego używać właśnie jako pieprzniczko-solniczki, tylko może ja gdzieś ustawię właśnie na meblach. Jeszcze nie mam miejsca, ale mam już taką koncepcję, bo mieszkanie mniej więcej mam tak urządzone, że to naprawdę będzie świetnie pasowało na półeczce, jak będzie stało. Jak znajdę miejsce, to całkiem możliwe, że Wam pokażę. No tak byłoby mi szkoda dać do kuchni, to naprawdę. Święty Mikołaju, dziękujemy. A powiedzcie, co wyście dostali od świętego Mikołaja? Dajcie znać nam w komentarzach. Czy w ogóle do Was zawitał? Może też Wam zrobił niespodziankę po kilku latach? Jak widzicie, jesteśmy w aucie. Kierunek, który obrałyśmy, to Katowice. Katowice. Galeria Silezja. Tak, drugi raz w tym tygodniu. Byłyśmy tam przedwczoraj, ale tak jak już wiecie z filmiku, nie kupiłyśmy sobie nic. Zrobiło nam się żal sukienki, którą mierzyła moja mama i spodni, które mierzyłam ja. No a Paulina dziwnym trafem dostała od Mikołaja w dzisiejszym liście wiadomość, że Mikołaj zostawił u nas na koncie jakieś pieniądze i dał nam instrukcję. Mówiłaś o tym filmie? Nie, o nie. Nie mówiłam. I dał nam instrukcję. Ja czytałam ten twój list? Tak, czytałam ten list. I dał nam instrukcję, że mamy jej kupić właśnie te spodnie. Znaczy, że rodzice wiedzą, co z tymi pieniędzmi trzeba zrobić. No i tak w domyśle napisał, że mamy kupić jej te spodnie, więc musimy spełnić prośbę Mikołaja i musimy kupić te spodnie. A poza tym, no ja sobie zrobię też mikołajkowy prezent. Strasznie mi ciężko właśnie mówić w aucie, bo no kieruje mój mąż, ale jakoś tak ciężko, że patrzę tutaj do kamery, a nie widzę, co się dzieje przede mną i jak tylko jest jakiś skręt, to ja się tak czuję niepewnie. Widzicie to, że ja się czuję niepewnie, czy nie widzicie? Ja widzę. Ty widzisz. A o czym w ogóle mówiłam? O tym, że spełnisz sobie mikołajkowy prezent. Aha, kupię sobie tą sukienkę. Dużo komentarzy było, że w tej sukience wyglądałam ładnie i to jeszcze bardziej mnie tak... Nakręciło i tak bardzo. Jeszcze bardziej mi było szkoda tego, że jej wtedy nie wzięłam i muszę to zrobić teraz. Mam nadzieję, że będzie. Tam ich niewiele na wieszaku wisiało, naprawdę. W MC, a akurat ja mierzyłam MK albo SK, no chyba MK. Wisiały tam chyba 2 czy 3 sztuki, więc całkiem możliwe, że już
jej nie będzie, nawet nie pamiętam, w którym to było sklepie. To jest najgorsze. Nie pamiętam, w którym to było sklepie. No też nie wiem. Ciekawe, czy ją znajdę. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Jak kupię tą sukienkę, to dam wam znać. Myślę, że to zobaczą. Dobra. Dobra, ja myślę, że możemy kończyć kręcić w aucie, bo tak nam nie przewie. Teraz akurat jesteśmy na autostradzie i tak właśnie niepewnie się czuję. Ciekawe, ile czasu będziemy dzisiaj jechały do Katowic. No, ostatnie były będzie, 2 godziny. Myślę, że nie będzie korków, bo dzisiaj jest niedziela, więc przejedziemy trochę szybciej. Tak, ludzie do pracy nie jeżdżą, do szkoły. Może... Ze szkoły do... Ze szkoły do szkoły, z pracy do pracy. Mniej tych aut jest na autostradzie, to już widać. Także całkiem możliwe, że korków nie będzie. Mam nadzieję. Naprawdę niepewnie się czuję, jak patrzę w kamerę, a nie widzę, co się dzieje na drodze. Znacie już ten widok. Znowu Silesia. Dojechaliśmy całą rodzinką. Bezpiecznie. Bezpiecznie bez i bez korków. Tak jak mówiłam wcześniej, w niedzielę nie było tyle aut na drodze, więc spokojnie dojechaliśmy w czasie zamierzonym, obliczonym. O, wreszcie. Tak. Było zimno, bo zawsze zostawiamy kurtki w aucie. Bo tutaj się chodzi... Nie zostawiłaś. A bo brałaś taką cienką skórkę, cienką kurteczkę, więc ty możesz tak chodzić. Ja zostawiłam swój płaszczyk w aucie, bo nie lubię chodzić po sklepach, w galerii handlowej, taka duża, w kurtkach, w szalikach. Ja to zostawiłam w aucie i strasznie zimno jest, jak tak właśnie wychodzimy z auta i musimy te kilka kroków dojść do galerii. Ale tak ciepło, jak być powinno. No, a czekamy na tatę, bo tata parkował. Jeszcze chwilę same. Tak, musimy na niego poczekać. Czekamy na niego. Idzie? Idzie, nie idzie. Nie. Idzie ktoś inny, nie nasz tata. Tata, gdzie jesteś? Sklepy czekają, sukienka czeka. Żeby tylko sukienka. Sukienka i spodnie, to na pewno. A potem może coś jeszcze. Może dzisiaj coś kupimy? Może dzisiaj będzie lepszy dzień na zakupy. Idzie nasz tata, idzie mój tata. Idzie. Nie ma go. Nie ma. Jest! To nie nagrywacie? No tak. Nie, on nie chce. On nie chce. No to jak on nie chce, to nie będziemy go nagrywać. Tak troszeczkę tylko. My wchodzimy, dobra, robimy zakupy. Teraz dzisiaj jest zdecydowanie lepszy dzień na zakupy. Mamy wszystkie lepsze humory i tacy jesteśmy bardziej chętni na to, żeby coś w ogóle kupić. Chociaż w sumie kupiliśmy coś. Tak, słuchawki, Paulina sobie słuchawki w salonie kupiła. I coś jeszcze, ktoś coś jeszcze kupił. Paulinka. Co kupiła Paulinka? Aha, spodnie. Paulina sobie kupiła spodnie, także jest już dobrze. Już coś kupiliśmy, ale nie kupiła tych spodni w sumie. Które miała kupić. Tam jeszcze nie doszliśmy. Ja teraz jem obiadek. To jest mój obiadek. Szpinak, sałatka z brokułów, sałatka z makaronem jakimś tam, kotlecik i ziemniaczki zapiekane. Frytki, coś takiego. Paulina po swoje jedzonko poszła, także czekamy na nią. Tu jest kotlet, tutaj ziemniaki z czymś. Jakieś takie zapiekane, ale tylko trochę, okej? Bo czegoś takiego nie było. A tutaj frytki. Do tego wzięłam kolę i
tyle. Wiecie co, ale muszę wam się do czegoś przyznać. Bo tak chodzimy z tym aparatem i nagrywamy, ale ludzie na nas patrzą. I tak nam trochę głupio. Oni tak patrzą, co my robimy. Może co za ludzie przyszli do sklepu z aparatem, kręcą coś. Tak nam trochę głupio. Ale dajemy radę. To jest takie nie zwracamy głupie na to uwagi. Znaczy teraz tak ludzie na nas patrzą, nie? I na co my nie zwracamy uwagi. To jest tak, że ludzie się na nas patrzą, jakby się pierwszy raz weszło do galerii. A, tu światełko, a, ale super sklep, ale super ciuchy, patrz co kupiłam. Trzeba zachowujemy się jakby pierwszy raz były w galerii, naprawdę. Trzeba to nakręcić. No faktycznie, ludzie mogą odebrać, tak nas mogą właśnie odebrać, że jesteśmy pierwszy raz w galerii i po prostu jesteśmy takie zszokowane tym wszystkim, że musimy to wszystko nagrać. Upamiętnić. Upamiętnić, rodzinie pokażemy, że byliśmy w galerii, nie? Takie życie youtubera. A widzieliście, co mam na usta? Paulina też ma to na usta. Pokazywała wczoraj, co sobie kupiła. Na snapie. Nie, na filmie. Na filmie też! To jest właśnie ten kolor. Już mamy go trochę mało, że tak powiem, bo teraz jadłyśmy obiad i tak zjadłyśmy, nam się zjadłyśmy szminkę. Zjadłyśmy ją po prostu. Jak to prawdziwe kobiety. No nie wiem, czy prawdziwe kobiety zjadają szminkę. No jak ja mam na ustach, to tak. Ja mam na ustach, jedzą, piją, no to zjadają szminkę. A ja muszę powiedzieć, że ja bardzo rzadko. Właściwie to jest niecodzienny widok, żebym ja miała coś... No bo ta córeczka ją namówiła. Córeczka i mąż powiedział, pomaluj sobie usta, ładnie wyglądasz, jak masz pomalowane usta, no to se pomalowała. Mam nadzieję, że ładnie wygląda. Zadowolona? Nie wiem. Nie widzę się przecież. No ale chyba będziemy musiały się znowu pomalować, żeby znowu odnowić nasz makijaż, ponieważ no jak już zrobisz szminkę, to trzeba ją... Wiesz co, ale myśmy nie przyszły tutaj, żeby ładnie wyglądać, czekaj, żeby to sprzątać teraz. Myśmy tutaj przyszły, żeby robić zakupy. Idziemy na zakupy. Tak, włączę. Teraz. Śmiejemy się, bo ja tutaj całą scenę odegrałam, a mój mąż powiedział, czekaj, włączę. Muszę to wygrywać drugi raz, ale mi się nie chce. To idę mieszać. Włączył, mogę mówić. Nie wzięłam tej sukienki, bo tak ładnie leżała, ale okazało się, że ten kolor, że w tym kolorze taka smutna jestem. Także nie. Kurczę, chodzimy, chodzimy i nie umiemy znaleźć tego sklepu, w którym była ta sukienka. Kurczę, tyle sklepów, tyle toaleta. W toalecie już byliśmy. Tutaj tata coś chce od Pauliny. Aha, bo weszliśmy do Mojito. A wcześniej mój mąż sobie kupił w Kropie kurtkę. Kurtkę. No i ale bym się włączył, ale zapiszczało. Zapiszczała bramka, ale z Kropa wyszliśmy normalnie. No i teraz musieliśmy się wrócić, żeby nam odblokowali, bo będzie później... A mi leci krew z palca. Pokaż krew, tak, pokaż. No, tak, pokażę. Niech cię pożałują wszyscy. Tak. Zobaczcie, nie idzie. Nie... Zobaczcie, jest. Może ja wcześniej nic nie mówiłam. Mówiłaś, no. Ale mówiłam, ale może nie było rek. Było. Rek. No i no bo teraz widzisz, o. Krew jej leci, pożałujcie ją. Pożałujcie. Tak. Pożałujcie. Ale gdzie jest ten sklep? Co to był za sklep w ogóle, ludzie? Muszę mieć tą sukienkę. Paulina znalazła w końcu ten sklep. To jest ten sklep. Tak, to jest ten sklep. I teraz wchodzę i jestem pełna emocji. Czy będzie ta sukienka? Będzie, będzie ta sukienka. Będzie, będzie, będzie. Wchodzimy i patrzymy, czy jest ta sukienka. Nie, najpierw... Chwila, najpierw sukienka. Paulina idzie, idzie, idzie. Sukienka jest, ale ciekawe, czy będzie mój rozmiar. Będzie, będzie, będzie. Jest. Sukienka jest. Szukamy rozmiaru. Szukamy rozmiaru. Jest M. Jest M.
Jestem. Mam moją sukienkę. U Chrystianów dzisiaj jest okazja Mikołaja lodowe gałki, lodowe pozorówkę, więc wzięłyśmy sobie trzy. Ja trzy, mama trzy, ja trzy. Także wiem, wzięliśmy trzy. I teraz sobie siedzimy, jemy lody. I kupiłyśmy wszystko, co chcieliśmy. Nawet z Pauliną kupiłyśmy sobie takie same spodnie, tyle że ona S-kę, a ja M-kę. Jedyne pocieszenie dla Pauliny w tym, że Paulina zawsze będzie o nich lepiej wyglądać niż ja. No to czas, żeby wylosować nagrodę. Dzisiaj mogę losować ja? Tak szybciutko. Tak szybciutko, szybciutko, szybciutko. Szybciutko? Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Tak, bo już późno, późno jest. No. Późno jest. Dominika z Białej Podlaski? Tak. Dominika Biała. Dobrze się rozczytałaś. A dzisiaj szósteczka. Co się kryje pod szósteczką? Pod szósteczką jest upominek. Upominek. Co ja wybieram? Upominek. To dzisiaj upominkiem będzie taki bałwanek. I cuksy. I te cuksy dajesz? Dobra. No to dajemy bałwanka i cuksy. Jak się nazywała dziewczynka? Dominika. No to Dominiko, gratulujemy Ci bardzo, bardzo, bardzo. Kochani, powiedzcie nam, napiszcie nam, kochani, w komentarzach, czy przyszedł do Was Mikołaj. Tak. Co Wam przyniósł? A jak nie przyszedł, no to bardzo nam przykro z tego powodu. Pewnie. No, nie, na pewno. Nie, ty nie. A myślałam, że to targasz. Już się wystraszyłam. Tak, bo jeszcze sobie nie zapisałam i tak się wystraszyłam, Boże. A nie, dobra, kontrolujesz sytuację. Kontroluję. Wszystko pod kontrolą. No to kochani, tak napiszcie nam. Tak samo pod kontrolą jest to, że trzeba już iść spać. Tak, bo jutro do szkoły. Tak, jutro do szkoły, jutro muszę zorganizować właśnie Mikołaja szkolnego. Trzymajcie kciuki, muszę dać radę. No na pewno dasz radę, co byś miała nie dać. Dam radę. Dasz. Kończę tę Paulinę. No Paulina, no dokładnie. Dobranoc. No a ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowolone z naszych zakupów. Dzisiaj w końcu jesteśmy zadowolone. No ale dobranoc, kochani. Dobranoc.